oglądających. Jesteśmy w takim terenie, dosyć ciekawym terenie i leśnym. Zobaczymy, co tu jest. Zobaczymy, co tu jest, także do pierwszego trafienia ewentualnie w tym gąszczu będziemy chodzić. Maszynka, wentyl praktycznie. Wygląda na wentyl do opony. Słuchajcie, chodzę tutaj już dobrą godzinkę i nic nie ma. Także myślę, że będziemy te filmy łączyć z kilku miejsc. No akurat tutaj w tym lipa terenie. No i słuchajcie, mamy mogiłę. Ktoś odnalazł jakiś grób. Prawdopodobnie musiał być tutaj jakiś żołnierz pochowany, ale jak widzicie, jest płytka, ale nic na niej nie ma. Jakiś partyzancki, czy żołnierz 39, czy Niemiec, nie mam pojęcia. Ktoś tutaj leży. No nic. Tak to bywa. Ktoś musiał od niedawno tu rozkopać i trafić na ten oto obiekt. Dobra. Słuchajcie, będzie następny na część w innym miejscu. Tutaj mówiłem, ile czasu poświęcimy, więc nic nie było. Jedziemy w inny rejon zupełnie. Zupełnie gdzie indziej. Jesteśmy na nowej miejscówce. Zupełnie nowe miejsce. Zobaczcie, jak ten las wygląda tutaj. Totalnie. A wiatr się zerwał. O. No i pierwsze trafienie mamy. Cóż to jest? Światło. Takie to oto odblaskowe światło od jakiegoś wozu. Pierwsza łuska KBKS-owa prawdopodobnie. Słuchajcie, nie wiem, co jest z telefonem, ale telefon mi się rozładowuje, a nagrywam telefonem. Zobaczymy, co dalej. I słuchajcie, jest dołek i jest następna łuska. Łuska, duża łuska. Albo pepesza, albo jakiś pistolet. Prawdopodobnie. Jest za ciemno, żeby napisy odczytać, więc lecimy dalej. Zobaczcie, jaki ten las wygląda. Jak ten las strasznie wygląda. Jaki on jest. Zobaczcie. Okropny ten las jest. Dobra, do następnego trafienia. Z tej tutaj małej dziurki, słuchajcie, wyszła pierwsza moneta. Pierwsza moneta, jest to 50 groszy. O, 50 groszy. No, zobaczymy. Wielkością. Kurde, wpadło. A rocznik. 78. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Lecimy dalej. Idziemy tą ścieżką. Z tego dołu. Dosyć dużego dołu. Zobaczcie. Wyszedł taki
Dupa od braniki wyszło. 361-87 chyba rok. 87 to pozdrawiamy. No i zobaczcie, po takich krzaczorach się chodzi w tym lesie, a las jest duży i stary. Lecimy dalej. Słuchajcie, zbliżamy się ku końcowi naszej przygody dzisiejszej. Zobaczymy później, co tam wyjdzie na koniec. I zobaczcie, jaki teren. Wyszliśmy z tamtej kniei. Jesteśmy dalej w takim potężnym lesie. I z tego dołka pierwsza łuska od Mannlichera. Od Mannlichera pierwsza łuska. Lecimy dalej, zobaczcie, jakie dęby tam dalej, jakie drzewa potężne, stare. Dobra. I słuchajcie, mamy następne 50 groszy. Zobaczcie. Jest 50, a rocznik 84. Słuchajcie. 84. Pozdrawiamy. 84. Jest ciemno w lesie. 84. I teraz pokażę, jak biło. Zaraz. Chyba zobaczycie, jak bije. Przepraszam. 77, 76. 77. Dobra. Idziemy tą drogą, słuchajcie, w kierunku aut. Kawał lasu przeszliśmy. Trochę śmieci, trochę kapsli, trochę jakichś tam polmosów, różnych rzeczy, drobnych, blaszki. Nie zbierałem wszystkiego, nie nagrywałem wszystkiego, bo po co? Zobaczycie później na podsumowaniu, co tam wyszło. W takich to lesie z takim bałaganiem, las zbałaganiony, poszukujemy. Okropny ten las jest. No i zobaczcie, z tego dołka tutaj wyszedł następny moniak, to znaczy moneta. 10 groszy chyba. Tak, a rocznik 75. Pozdrawiamy. 75. Nie wiem, czy widać. To jest tak ciemno w lesie, że masakra. Dyszka. Dobra, do następnego. No i zrobimy takie krótkie podsumowanie. Takie śmieci powychodziły na ostatnim tym wyjeździe. To jest jakiś kawałek blachy miedzianej. To nie nagrywałem tego. Druty, łyżka, jakieś takie aluminiowe. Część sztućca. Ołów jakiś tutaj, coś takiego. Prawdopodobnież jakaś ramka aluminiowa od czegoś. Nie wiem od czego. Chyba to aluminium jest. No i część tutaj jeszcze mosiężna, jakiegoś szyldu czy czegoś. Też aluminium chyba, nie mosiądz. No i tutaj takie te rzeczy. Łuski. Tutaj taki jakiś, to też część maszynki chyba. Chyba. I to, co widzicie. Także trzy monety. I ta część od myśliwskiej broni. Amunicji. I to wszystko.
To prawdopodobnie jest wentyl. Tutaj wózki. I to wszystko.